Kawka wstawiona, trzecia część drugiego epizodu pierwszej serii. Trzeci odcinek drugiego epizodu pierwszej serii. Kochani, to co widzicie, było w boksach mieszanych. Jaka jest wartość tych rzeczy, ale nie tych, tylko takich samych, nowych, kupionych w sklepie z gwarancją, bo te są używane i nie mają gwarancji. 12 869 zł. My zapłaciliśmy za nasze boksy 5500 i wychodzimy z założenia, że jest to warte może połowę, czyli z 13 na pół, 6,5. I otwieramy dalej nasze palety. Stawa, dawaj. Dobra. Kochany, zaczynamy od beauty. Nie wiem dlaczego, to mi przyszło do głowy. Czy to ci nie pasuje? Zobacz, ale zacznę karton. Czy ci nie pasuje, że to używają bohaterowie Marvela? Pasowałoby. Jakoś tak nie? Nie, no kto ma taką dużą głowę? Jezu, włosy są. Ktoś to użył, żeby przygotować się do ślubu. Dobra, straszne. Jedno, co jest wygodne. Nienawidzimy tego. Ta szczotka, ja wam już powiem ile kosztuje, bo to po prostu szczotka. 150 zł. Dokładnie, 156,7. Ja się znam na szczotkach. No nie! Nie lubię, znowu, nawet tego nie wyciągam. Dawaj, po co mi to? Ale ty, ona miele. Ona miele. Szczotka do odkurzacza. O Boże! Cała poobijana i poodkurzana. Ktoś jest bezczelny. Używał rok, kupił nową, wsadził z żoną, no tamtą se zostawił. No ile to kosztuje? 149 zł. Dobrze, nie będzie. No dobra, no to teraz ja wyciągam. Ja ten mam pusty. Kierownica Momo do malucha. Nie, musimy tutaj załadować baterię. Jezus! Aha! Kuźwa, nie siedzę tu, połamane. Połamane potężnie. Łamane. Rozpierdolonka. Tutaj kabel odpadł, to nie wsadzimy baterii. To niech tak będzie. To ile to kosztuje? 120 zł. Ja pierdzielę. Dobra, wyciągam to. O! Enhen! Wow! Patrzcie! Jakie to jest mądre. Tanie opakowanie zastępcze, nie? Żeby farby drukarskiej nie używać. Bo w środku jest już normalne, nie? Nie wiem, o co im chodziło. Z olejkiem do czyszczenia. Jak ktoś tym golił jądro. A to można otworzyć i zobaczyć, czy jest w środku czyste. Było używane. Tak? Nie wierzę, ktoś się tym ogolił. Nosi lekkie ślady użytkowania. Myślicie, że oni zalewają te pojemniczki wodą? Czy tam jakimś olejem? Nie, to jest chyba tak, woda. Nie, to do czyszczenia jest. Kurde, trzeba było otworzyć, no tutaj... Nie, no jest no tutaj lekko. Jest porysowane, ale... Jest porysowane, ale jest lekko ale to użyte. Mógł być outlecik. Co znaczy outlecik? Że po prostu stał na wystawce i ludzie sobie tam dotykali go, nie? Aha, no takiej zasadzie. No ile ten iHaj? 49 zł. Korci mi, żeby zrobić ci taką brew młodzieżową, taki... Takie nacięcie. Krzysiu sobie zrobił raz. No daj, chociaż trochę wąsa z to nie była młodzieżowa, bo znaleźliśmy co oznacza. Tak? No wąsa nie, no gdzie? No możesz przyciąć go równo. Co ty robisz? Co ty tańczysz, kuźwa? Coś czuję, że nie jest równo. Jest, jest dobrze. No kurwa, jedną stronę na razie zrobiłem, no ty głupku, no. On myśli, że jak będzie równo, jak zrobię do sobie. I co? Pięknie. Się. Ty, ty masz taką dziurkę, rzeczywiście. Ty się... no, kurwa, nie wiem czemu, ale nie? Byłbym dobrym bamberem. Bamberem? Bamber! Ty, turbo, mi się podoba to zajęcie. Ale sztaba jest naprawdę, pokaż. Ty, ale w ogóle inny gość. O, pan, o nie. O, to już myliśmy to w poprzedniej edycji. Że... Nie no, nówka nieśmigane. Taki brudny, że sprawdziłem, czy ma wodę. No, już to mieliśmy o, poprze... kuźwa. Ty, ten jest nieśmigany, no. No jak nieśmigany? Patrz, ile ma w środku. Dobra, to tutaj trochę herbat było zrobionych, nie? O, ma w środku kamień. Waterknetel, no. No 290 zł. O Boże, gąbka. Gąbka i rękawica. Kalorik. Kalorik. A spalasz koronę, jak sprzątasz! Tak! Słuchajcie, wygląda to tak porządnie. Końcówka. I tu widać, że to było używane. Teraz uwaga, czy zostało coś? Wyleję sobie na dżinsy. Super, ale... Nie spodziewałem się, że aż tak. Tyle, tak? Ale to bym podłączył, ziom! Dobra, niech się grzeje, jesteśmy zastępnym. Jaki price? 120 zł. O, ale z tym, z mgiełką. O, o. Coś tu się dzieje nie tak. To nie tak powinno być. Wow. Wyciągamy. A czemu nie stąd? Moser 1400 Silver Edition. Wow, to jest takie... Kojarzy mi się to z tureckim salonem piękności. Ale to już widać, że to już... No, to jest... Ale słuchajcie, panowie, bo wy nie wiecie, co za urządzenie w rękach trzymacie. A, bo może to jest profi. To jest najnowsze wcielenie legendarnej maszynki do strzyżenia Moser 1400.
stworzona i wyprodukowana w całości w niemieckiej fabryce. W stosunku do swoich poprzedników posiada nowy, wzmocniony o 50% silnik cewkowy, Made in Germany, nową konstrukcję obudowy wyposażoną w efektywny system tłumienia drgań i najnowszą konstrukcję ostrza. Jakość zobowiązuje. Maszynka objęta 3-letnią gwarancją dla konsumentów. Ale fajnie, bo tu sobie stopniujesz, a tutaj masz różne długości. Tyle się naczytałeś, cena 100 zł. 120 zł. O kuźwa! Osuszacz powietrza, ale takiej wersji przenośnej. O, do góry nogami wsadzony. No ale rzeczywiście może przy łóżku. Ale to jest tylko osuszacz, a to też nie jest nawilżacz? To po co masz mieć suche powietrze przy łóżku? Jeżeli masz za wilgotną chatę. To jest też pochłaniacz. Mini osuszacz bla bla jest idealnym rozwiązaniem do rozwiązywania problemów. Idealne rozwiązanie. Ty, ale dobry w ogóle, nie? Tak politycy tak powinni gadać, znaczy oni tak gadają, ale tak ktoś powinien dla jaj w końcu tak powiedzieć. Idealne rozwiązanie do rozwiązywania problemów. Znaleźliśmy idealne rozwiązanie rozwiązania problemów. Daj cenę. 199 zł. No. Odkurzacz samochodowy. Fakt faktem, tutaj pani nie odkurza samochodu. Sztabaczy, przy tym odkurzaczu chyba pokażemy, jak się próżniowo po taniości pakuje, co? Worki na śmieci. Worek wkładam rurę, włączam odkurzacz. Ej, zrób hit rave'owy. Dawaj, rave. Patrz, jak przepustnica chodzi. Ale moc sąca jest niesamowita. Zajebiste doporów z ryja. Może cały zajechany, używany. To jest do papierków, ty, nie? To ci piasku z samochodu niestety nie wyciągnie. Ten karton waży 7 gramów. No w sumie ledwo co. O. Albo to jest do dasztu, czyli tylko do kurz wciąga. Gówno. A ile kosztuje? 118 zł, no 110. Teraz ja. Mastermind. Czuję grę. Wiem, co to jest. O, to jest dobra logiczna. To jest dobra logiczna. Nie. To jest zajebiste. Porozwalane. No ale gra. Ale no nie szkodzi. Ci się nie uda. To jest gra na wiele osób. To sobie stoi i sobie to obracasz chyba. Nie, no nie rozumiem. Patrz, tu sobie kot ustawiasz w środku. Tego nie widać, bo jest tak głęboko, sprytnie zrobione, żebyś tak ty nie widział. No dobrze, mastermind to mastermind. Jaka cena, Karol? Jak myślicie? Marcin, jak ty myślisz jako planszówko? Ja bym nazwał, nie mówię, że planszówka, to jest jakaś... 80! Zabawa, gra, ale myślę, że to kosztuje, z tego, że to jest Parker, on wszystkie takie ceny wystawia, 120, 115. 200. O, bardzo dużo. Ale niedobre, panowie, to był 10. produkt w tej serii. Od ilu zaczęliśmy? Zaczęliśmy od 13 tysięcy. O, teraz było słabo, 15. 14,5. 14,349. Wreszcie byłem blisko. Słabo, mały boks. Wow! Jakie stylowe! Idealny na te koperty na ślub. Beauty! Czy ja mogę je otworzyć? Ale ostrożnie, bo to ma wartość. Wow! Sieć kuźwa, co to jest? Ty masz... tu nawet jest... Oh my god! Nie zakładaj tego na ryj! Oglądałeś maskę? No, on taki silny był, fajny. Nie! Zwariowany. To ma jakieś Ty! To jest... Co to jest? To jest przenośne solarium na ryj? Ja chcę to mieć na ryju! Oni zrobili diody LED i jeszcze ci wkręcą, że fioletowe prostują zmarszczki. Tak. To jest normalnie tak jak wszędzie. Energii więcej. Nie, bo to nie jest projekt. Ty, to są zwykłe diody LED, mają te same sterowania. Party hard! Alarma! Słuchajcie, to jest profesjonalny produkt medyczny, po pierwsze. Jak działa maska LED? Wiązka światła penetruje skórę i dociera do wnętrza komórki, stymuluje zachodzące w niej protesty. Protesty! Skuteczność naświetlania światłem LED można porównać do działania wiązki lasera. Jednak zabiegi z wykorzystaniem techniki LED są absolutnie nieinwazyjne, czyli nic nie robią. Nic nie robią, tak. Nie naruszają struktury komórek, tak, absolutnie jedynie nic. Stymulują i w naturalny sposób aktywują oraz intensyfikują zachodzące w niej procesy regeneracyjne. No, tutaj akurat 1000, promocja jest chyba, ale tysiaczka. Wow! No panie! Przecież to jest idealny prezent dla 40-latka! Ja nie mam, a powinienem już mieć w tym wieku! To jest rękaw do ciśnienia mierza sam, tak? A, bo to jest manualny, ty dmuchasz. No, zakładasz sobie, gdzie to się tu zakłada, nie? Nie, widać, że ty rzadko chodzisz do lekarza. No, nie, no stary, rzadko. No, musisz to otworzyć, żeby wsadzić. A, myślałem, że jest... 136 zł. Daję deszcz. 136 zł. Tak, idealnie! Milk
kontener. Ale mleka. For EQ9. Tak, do to jest do ekspresu EQ9 Siemensa. No dobra, nie ma co, dawaj tylko cenę, bo to jest cenę, bo to zastępczy. Bardziej tylko mnie ciekawi jedno. Czy było mleko? Nówka nie śmigany. To bardziej ktoś kupił do złego modelu. Tak, nie szczaił się. No. Kurde, używane. Nie. Tak, i to konkretnie. Używane i to z niezłym przebiegiem. No. Pizdyszek. Russell & Hobbs! Czekaj, teraz Kolba musi coś powiedzieć. Tą markę bardzo lubimy przecież. Używany. O kurde, tu nawet są ślady kawy. Jezus Maria. Patrz, ale tu jest kawy. Co jest z tymi ludźmi? Dlaczego ludzie to oddają? To jest brudne od kawy, no. 250 zł. 240. No, no 240. Proszę bardzo. Tu w końcu coś... Nie wiem, co tu jest napisane. Wines? Mini radio, które wygląda jak mini pralka. Tak! Dawaj, na kablu zaraz zaczniemy. Ale zaraz, uwaga! January! Czekaj. Szykuj słuchawki. Baterii nie ma. O, ale masz... Ale tu można na kabel na baterię. To jest schowek na, wiesz co. Też na baterię, ale inne. No. Dobra, dawaj to. Zobaczymy, jak odbiera... Wow. Toruń. Trochę jak włas do sejfu, nie? No! Panie! Dobra, pierwszy strzał, nie? My jesteśmy turbo starzy, nawet radio wie, co nam zagrać, nie? Miał miliard człowieku audycji. I dostaliśmy, jak pani w przedszkolu uczy się grać na pianinie. Dobrze, no to słuchaj. Wygrywasz 15 tysięcy złotych. Yes! Ręki! Yes! Ale trafił! Nic nie powiedziała, tylko pieniądze i żeby... Dawaj, Michał! To wygrywasz! Jaka cena 25 zł? Zagraj w Totka, zagraj. Dwie dyszki. Teraz ja. Muszę już, żeby nie chodzić. O! Kurde, balans. Mam karton w kartonie. Incepcja kartonu. Człowieku, statyw. No, kurde! To jest statyw do telefonu, słuchajcie. Statyw do telefonu, ale lekki. To dobrze, że lekki. Ty, no i ma poziomiczkę. Czyli do remontu się nadaje. 45 ziko. Lecimy, a co, to teraz ja. Ja teraz tego drugiego kartonu, bo Kolba ciągle mówi, no weź drugiego. Fuu, tu coś się rozpieprzyło. Fuu, to jest mokre. Bo to jest nawilżacz powietrza z wilgocią w środku. To nie, jest to nawilżacz jest powietrza z... Ja. Całe zamoczone. A wypadło jeszcze. O Boże, patrz ile to było o fuu. Ty, ktoś to oddał, jaki ham, ktoś to oddał brudne, zakamienione i z wodą w środku. Ale tu wszystko jest mokre, ziom. Ile to money kosztuje? 230 ziko. Dobra, teraz ja, a tak go sięgnąłem. Grundig! Grundig! Słuchawki Bluetooth bezprzewodowe. Zobacz, czy jest... O Jezu! Czy miodzik jest? Jest ten plastik, ten, który myślicie. Ten pusty, chiński, tani kurwa, plastik. Ale że Grundig... No. Tragedia. 67 zł. O Boże. No dobra, no biorę to, no. Panie, to coś dla nas. Lux Torpeda! Lux Tools! Jaki pistolecik. To tak chyba... zwany pistolet na pół ręki. Nie, bo to dla dzieci jest chyba. A nie, to jest za gorące dla dzieci. To są te takie, co babki miały w cyskonoszach. To jest James Sabon. Nie. Dwie dyszki. Dwie dyszki. Dwie dyszki, dobra, no dam dwie dyszki. No. PS4, Xbox, HyperX Cloud Stinger. No patrz na gówno. Okej, okay, jest, nie? Hej. Czekaj, bo mi się tutaj... Ale zobacz, sztaba, na jakąś no? plastiku. Ja wiem, że nie najwyższa, ale w porównaniu z Grundikiem. Nie, ale tu już czujesz troszkę lepiej. Tak. Ale wiesz, czemu to jest fajne? Jakbyś miał krzywą głowę, to patrz, jak możesz sobie założyć na uszy. Co? 200 zł. No dobra, to jest to samo. Nie, 72! Nie, to teraz to wiemy. On zasysa z jajami. Mamy tą ładowareczkę. Jest. Ten jest zapakowany. Aha. Używany? Absolutnie. Raz. O, ten jest. A, no ten, o, ale jest to jest model się wydłuży. Wyciągany. To ja rozumiem. Jak ci zabraknie 2 cm ręki. Ale ten jest mocniejszy, bo jak go uruchamiasz, to lekko się rusza, czyli ten silnik tak... Bo tamten był 115, a ten jest 215, więc... Jakie gówno! Nie czuję, żeby tu było aż takiej dużej mocy. 150 zł. Są takie porty dla dysków SATA? Tak, też posiadam, polecam. Port na USB 3.0. A czekaj, no to zajebiste jest. Wpinasz tutaj stojący dysk. Tak. Sobie coś zgrywasz, pyk następny. Nie wiedziałem, że taki produkt istnieje. Ile to kosztuje? 100? 336 zł. 330, no. Princess! Dla księżniczki! Glass Kettle
To są kettle, to tym ćwiczą na tych tych. Dobra, to wiesz co, to ja myślę, że to jest najlepszy temat, żeby ale wyciągnąć. Czekaj, on ma ten, patrz. Wyświetlasz patrz, ładnie. Ja wyciągnę dwa i ja będę miał ostatni i ty ostatni. Dwa kettle. No dobra, czajnik. Ciekawe, czy coś może być ekscytującego w czajniku, nawet bardziej ekscytujące. Ilość kamienia. Jak one są brudne. Ale plastik. Już widzę plastik. Jezu. Plastik. Ja ale pierwszy nieużywany czajnik. Albo idealnie doczyszczony. Nie, nikt nie czyści czajników. Ale raczej po prostu się komuś nie spodobał. Chociaż takie lekkie ślady użytkowania ma. Na Amazonie jest cena tego czajnika podana 210 zł. Może być. Za co? No bo firmowy niby. Dobra, jak, dawaj princesę i teraz. Princesa, jaką ma moc? Princesa też maksymalną 2200. I jak princesa jest zakamieniona? Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Czemu? Zaraz ci wytłumaczę. W princesie już nie robisz wody, tylko od razu herbatę. To jest tak, to jest bardzo fajny patent. Możesz od razu robić herbatę. I już masz gotową herbatę i ma funkcja podtrzymania ciepła. Więc masz ciągle ciepłą herbatę. I śmiejemy się z czajniku. Ale ten jest najlepszy. 260 co mówią? Aha, przy tym się zdziwiłem, a przy tym się zdziwiłem. A ten ma jeszcze ten dobra, herbaty. 200 zł, nic nie ma, plastik, 260 gadżety. I w ogóle był szklany, nie? No i szklany do tego. Tak. Znowu parowe... Przetestujesz? Tak, do testów, do oparzania. Dobra, trzeba otworzyć to. Zamknięty. Jezus! Znowu zagadka, nienawidzę tego. Zauważyłem, że Rowenta tak ma. Nie! No przecież to jest ten! Na karty! Nie, tu wkładasz karty, to jest, no, do płacenia. Co do płacenia? Do terminal. Delikate? Jest delikate i turbo. No trzeba próbować, dawaj, zalewaj. Znaczy, ty włączyłeś to? To się musi tam zagrzać, wiesz? Ty, będziemy wąchać alkohol. Wszystkie rzeczy, które widzicie na tym filmie są robione przez profesjonalnych kaskaderów i tego nie powtarzacie. Alkohol pijecie tylko, jeżeli jesteście pełnoletni i z umiarem. Producent tego sprzętu też tego nie zaleca. Tak. Chociaż nie wiemy, bo nie dzwoniliśmy. Tego nikt nie robił na świecie jeszcze, wiesz o tym? Bardzo dobrze. Zaraz się okaże, że Rowenta zacznie produkować waporyzery. Pokaż. Bo już ma technologię. Pokaż, ile masz. Mało. Mało? Okej. Okay. Mogę dolać, jak dziś. Nie, to już starczy. To jest tylko do testów, kochani. Tak. Ja! Czuję emotion. Cześć, no trzeba posprzątać, no jak? Tak. Gości przyjmujesz w takim sypie. Na razie wody czuję. Bo musisz się tam głowica przepłukać jeszcze chwilę. Oh! Nie gadaj. Ale taką stęchłą wodą. Stęchła woda. No. Taka stęchnięta wódeczka. Ale no. Czuć, no. No ciepła woda, no jaka ma być, no. Masz całe alkohole, okulary w wodzie. Alkobryle. Ale idzie w nozdrza. Normalnie walnięta woda. Chodź, Karol. Zobacz. Jakbym mały, słuchajcie. Ale nie! Jak serio! To tata tak pachnie! Serio, tata nie! Tak ale... O Jezus! Jaki mam alkohol w ryju, jak gadam. Ale właśnie jak byłem mały, to mi babcia robiła jakieś... Tak. Właśnie jak się nazywa... Halucynacje, tylko jak wdychasz... Tak. Inhalacje! Babcia mi robiła inhalacje amolem, a amol jest na alkoholu, nie? To no. Smakowało tak samo. Czekaj, bo ty nie jesteś autem, nie? Nie. Więc weź trochę i powiesz nam. Głębokie wdechy, jak u lekarza! Fu, dobra woda. Znaczy, powiem ci, że zakręciło mi się w głowie i ja nie wiem, czy to po prostu od tej pary, czy od tego alkoholu. Ty, jeszcze nic nie dziabnałeś. Jak to nie? No bo tam jeszcze jest dużo tego płynu, nie? Okulary masz tak zaparowane jak dziadek, który wrócił pijany z pasterki. Nie marudź. No. Nie marudź. Jest porobiony. Do ciebie nie marudź. Okulary masz zaparowane. Nie marudź. Ja serio? Już bez żadnej ściemy mam wrażenie, że ja lekko czuję. 340 zł wpisz, 344. Za taką imprezę? Ostatni... Laptop. Laptop. Laptop z Konga. Na takich laptopach... Czyli kawałek drewna. Na takich laptopach pracuje się w Kongo. Ale to wygląda na profesjonalny sprzęt sprzątający. Aplikacja jest do tego. All in one. Czy jeszcze myje? A... O, ale fu, dotknąłeś to ręką! Ue. Ten mył. To na pewno. I to nieraz. 699. Wow. Kochani, jesteśmy, to jest nasz 82 produkt i nadchodzi czas podsumowań. 5500 za boksy z 5 kategorii. Jeżeli te produkty, które widzieliście przez 3 odcinki, które leżą tu i tu... Co? Wiecie, jak się nazywa producent tego odkurzacza? Bo Konga to jest model. Cecotec. Cecotec! Kochani, 5500 wydaliśmy. Gdyby produkty były nowe, a te nie są, gdyby miały gwarancję, a je nie mają,
I gdyby... I gdybyście kupili je w sklepie? To kosztowałyby... No zgadujcie. Co ja mam w życiu układać? Zgaduj, zgadula! 18500. A ty? 17900. No Marcin, znowu byłeś blisko, chyba ta waporyzacja dobrze na ciebie działa. Na ciebie na pewno. 18314 zł. Kurde, jak blisko byłeś. Tak, blisko. Czyli te produkty 18300. I teraz bardzo, bardzo ważne, biorę kalkulator, bo tobie nie ufam. Wydaliśmy 5500. Zakładamy, że one działają. Są używane, ale działają. 18400. 18400. Razy 30%. Ale to takie już minimum dałeś. Daliśmy za paletę 5500. No. 5520. 20 zł! Na flaszkę do Rowenty! Na flaszkę do Rowenty! No ja bym dał 40% no, wartości. Dobra, to lecimy dalej. 18400 razy 40%. To jest 7300. I to byłby max, ile możesz ściągnąć za te produkty. 1800, dużo sprzedając pracy. Sprzedając na OLX-ie, na Vinted, no, wystawiając dużo zdjęcia. Dużo pracy, dużo zachodu. Ale załóżmy, że jesteś turbo farciarzem i sprzedałeś to za połowę ceny. 18400, no to już nie liczę na kalkulaturze, 9200. Wydałeś 5200. No dobrze, to kochani, zostawmy to tak, że nie podsumowujmy, czy to jest biznes, czy nie. Wy się zastanawiajcie, jest dużo zachodu na 100%. Tak. Który produkt z tych chciałbyś zabrać do domu? No głupie pytanie, nie zadawaj głupich pytań. Który są tylko dwa produkty. Oprócz parownicy chciałbyś zabrać do domu? No jest jeden, no jeden, który już zabieram, no wiadomo który. Gdzie mi go schowałeś? Już zabrałeś go? Do wąsów, ta? Sam się do wąsów, no kocuś. A. Kocuś i oczywiście na drugim miejscu teleskopowa półka, której nie trzeba przywiercać w łazience. To zapomniałem. A ja bym zabrał na pierwszym miejscu koc. To jest szok, że to jest nasz najlepszy produkt. Kocuś jest super. A na drugim miejscu zabrałbym automatyczną miskę do karmienia kotów. Nie wiedziałem, że zakończymy 3 odcinki, ale Karol się upił, ja czuję tak lekko. Karol się naparował. Sparował się! Panie Wadzo, piłeś? Znaczy, panie Wadzo, nic nie piłem. Ja się parowałem. Kochani, bądźcie z nami, dziękuję, że jesteście. Sztaba, dziękuję, że jesteście. Karol podziękował, że byliście. Trzymajcie się.